Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z mapek od widzów, ale w Minecrafcie. Dzisiaj sobie zagramy w kolejną mapkę od widza Jana. Mapka się nazywa Lever Simulator, czyli symulator dźwigni. Jestem tu na jakimś takim spawnie. I co my tu mamy? Sklep, ulepszenia. Nie wiem, czy to jest jakiś opis tego, jak to wygląda. Podziękowania, czyli 12 leveli. Co my tu mamy? Speed, wszystkie speedy, żółta dźwignia, czerwona dźwignia. Dobra, to o co tu chodzi? Plus 5. A, ja muszę tak zmieniać dźwignię, tak? I dostał punkty. Drugi poziom 250 punktów. Ej, to spoko, dosyć ciekawy pomysł na grę. Co my tu jeszcze mamy? Ulepszenia działają na 10 minut. Aha, to ja bym chciał jakieś kliki podwójne może, co? Sklep mamy na pierwszym, a potem ulepszenia na czwartym poziomie. I myszka mi wariuje. Nie wiem, czemu zawsze na Minecraftie myszka mi wariuje. Jak mam teraz 150 punktów, mogę kupić tą dźwignię? Za 100 punktów nawet mogę. Kupiłem. O, dobra, i mogę położyć na żółtym. I plus 10 punktów. A czy ja mogę tą dźwignię zebrać? Nie mogę. Czyli tu nie ma dźwigni już potem dalej. Aha. To wiele wyjaśnię, dlaczego takie tanie. Teraz potrzebuję 750 punktów. Ale wiecie co? Ile tu się dostaje? Plus 10, a tu ile? Plus 30. To mi się nawet nie opłacało kupować tej dźwigni wcześniej. Widzę, że ta mapka będzie dosyć szybka, ale widzowie, jak wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę. Pod koniec odcinka będziecie mieli informacje, jak możecie podsyłać do mnie więcej swoich mapek, bo niektóre są naprawdę bardzo ciekawe. Zastanawiam się, dlaczego akurat w tej grze jest cały czas noc. Ta mapka to się powinna nazywać symulator prawego przycisku. I czemu mi zabrało minus 3000 punktów, jak miałem tyle, ile potrzebowałem? Oj, coś widzę, nabroiłeś źle. Aha, to są kolejne ulepszenia. A, to nie. No i co, ja muszę z minusa teraz te punkty klepać? No nie, no bo chyba sobie żartujecie. Ile kosztuje jakieś ulepszenia? Ja sobie kupię, żeby szybciej biegać na spawna. O. No i patrzcie, teraz pobiegnę szybko. Kupię sobie 4 czerwone dźwignie. Mam 4 czerwone dźwignie, to sobie wywalę. Nie wiem, po co mi to. Dostałem to przy zbugowanym przejściu. I teraz sobie tuptamy dalej. Ile punktów potrzebuję? 5000. Dobra, to przy tej myślę, że to będzie chwila. 150 punktów na sekundę. Ej, co tak mało? Tu jest 125, tu 150. Tu tak z 200 powinno się dostawać. Dobra, 5000 jest. Tutaj się dostaje się plus 200. Ja potrzebuję 20000 punktów. A ile tu jest? Plus 160. I punkty mi chyba zostały. Czemu ja tak dużo teraz miałem? Chyba mi punktów nie odjęło. Troszkę pobugowała ta mapa jest. Ten kliker od tego widza było wiele lepszy. To jest symulator klikania prawego przycisku myszy. Dobra, 20000 punktów, poziom 6, czyli jesteśmy w połowie dopiero. I tam jest dalej jakiś sklep, 50000 punktów i plus 280 się dostaje. Dobra, ale lecimy dalej, 50000 punktów, poziom 7 i mamy kolejny sklep. Co tu jest? Auto zarabianie, no! Wreszcie. Plus 200 na sekundę. Wyłączenie wszystkich auto zarabia... Szara dźwignia i czarna dźwignia? Aha, czy jakiś nowy poziom dźwigni tu jest, ale ja sobie najpierw wszystkie zarabiarki kupię. I ja chcę oczywiście czarną dźwignię. To tak już najlepiej jest dwie, no to po co mi ta czerwona, no. Ja się dostaję, plus 350 z czarnej, a plus 300 z szarej. Dobra, to jednak się nie opłacało. Ale teraz z tymi autozarabiarkami to leci teraz szybciutko. 250000 potrzebuję i zostało mi... Po tym poziomie 4 poziomy zostaną, okej. Okay. Dobra, już kończymy dobijać 250000 punktów. No, coś czuję, że milion trzeba będzie w tym odcinku zarobić. I cyk. Dalej jesteśmy na kolejnej krainie. Teraz dostajemy plus 500 i plus 425. I pół miliona potrzebny. Widzu, ty szalony jesteś. Jeszcze dźwignię muszę sobie dokupić na zapas. A mogę to kupić kilka razy? Nie, chyba to tak nie działa. Pozbyć się kaski kilka razy mogłem, ale... Tyle chyba mi wystarczy tych dźwigni. Ale to tak nie działało, że będzie mi więcej zarabiało niestety. Mogło być tak, że te guziki mogłyby znikać, widzu. I pół miliona właśnie w tym momencie wbiło na moje konto. Poziom 9. Czy coś ciekawego tu więcej widać? No za bardzo nie widać niestety. No i jest 1,5 miliona do uzbierania, widzu. Szalony jesteś. Czyli pewnie tam będzie z 5 milionów i będzie koniec. No ale dobra, no. Mapka krótka. Dosyć dziwna, bo w sumie tylko machamy wajchą tam i z powrotem. No dlatego się nazywa symulator dźwigni. I zdobywamy punkty.
Dobra, widzę 1,5 miliona nafarmione. Jak wam przyznam szczerze, to takie nudne jest to farmienie. Ile teraz muszę farmić? 5 milionów widzów. Ty się chyba lubisz znęcać nade mną, nie? Bo takie mapki dopiero co wyfarmiłem i teraz znowu. Fajne by było, jakby co mapkę były jakieś ulepszenia dodatkowe, jakieś, wiecie, boosty na punkty i tak dalej. Takie nudne. Moja myszka jest szalona. Takie nudne chodzenie z mapki na mapkę i zmienianie punktów nie jest fajne, jakby 4. Ale to w sumie zaraz skończymy ten poziom. To ile muszę nafarmić? 5 milionów i pewnie tam zdychę. No to nafarmię już tutaj i widzimy się, jak będziemy odblokować ostatnią krainkę. No i dobra, widzowie, wreszcie 20 milionów nafarmione. Jak mam być szczery, to z autoklikerem zajęło mi to 15 minut. Z autoklikerem, który ustawiony był na bardzo, bardzo szybko. I co my tu mamy? 2000 razy 5 równa się pytajnik, czyli 10 tysięcy, tak? Plus 10 tysięcy? No i co? To tyle? A gdzie podziękowania? No plus 10 tysięcy dostaję, no ja wiem. Ale o co chodzi? Gdzie te podziękowania? Halo? Gro? Czekajcie, nie. Nie, dobrze było. 2000 razy 5 to 10 tysięcy. Dobra, to teraz mnie widz zaskoczył. Ja idę jeszcze na spawna zobaczyć. I znowu noc się zrobiła. Jak cały czas farmiłem, to był dzień. I znowu noc się zrobiła. No dobra, co my tu mamy? Poziom 12, podziękowanie. Tylko podziękowań nie ma. Reszta się zgadza. O co chodzi? Widzu, nie rób mi tego. Już farmić mi się nie chce. Już nawet autoklikera wyłączyłem, no. Dużo rzeczy w tej gierce brakuje. Tak jak ten kliker od ciebie, widzu, był spoko. I nie było żadnego takiego momentu, gdzie się czuło, że no stoi się i nudno farmi. Tylko się farmiło i mogło sobie chodzić gdzieś i tak dalej, te wyrzucanie bloków. A tutaj to jest naprawdę lipa. No co jeszcze, czekajcie, ja źle policzyłem? Nie no, 2000 razy 5 to jest 10 tysięcy. Dobra, spróbujmy jeszcze tu wbić, nie wiem, trochę. Nie wiem, no jest milion, ale klikam sobie na tabliczkę, tu nigdzie żadnego guzika nie ma, nie? Bo ja chyba ślepy nie jestem. Albo jakieś takie fake bloki umieszczone. No nie ma nic, pusto. Dobra, widzę, ja sobie włączę game moda. Magiczny sposób na game moda. Dobra, magiczny sposób zrobiony i... No i nie ma podziękowań. To gdzie są te podziękowania, widzu? Oszukałeś na tabliczce, miały być podziękowania. A ja liczyłem na to, że coś tam jeszcze będzie. Co tu mamy z tymi hopperami? Aha, to jest autozarabiarka 1, dobra. Przerzucanie dźwigni z jednego hoppera do drugiego, no ciekawe, ciekawe. No ale nie ma, no niestety, no. Nigdzie nie ma żadnych podziękowań. Chyba, że w środku coś widzę ukrywa, ale wątpię. No, w środku command block jest właśnie. No to w podziękowaniu dla widza trzeba ładnie mapkę wysadzić. Tutaj elegancko. Ten poziom mi się najbardziej podobał. Te ostatnie to już w ogóle była męka. No jak ma być szczery, to ta mapka od widza jest taka średnia. Podejrzewam, że wy widzowie też się zanudziliście na śmierć. Niestety. Bo jak ja się już nudzę podczas grania, to... Wiem, że na filmiku widzowie tym bardziej się nudzą, oglądający. Więc szkoda, widzu. Po tobie, widzu, spodziewałem się, Janie, że będzie mapka jakaś kozacka, naprawdę. Myślałem, że twoje mapki zawsze są kozackie, te klikery to wszystko takie kozackie, a ten level simulator taki se, jak ma być szczery. Czegoś mi tu brakuje, no bardzo czegoś brakuje. Bo tu tak naprawdę jest stanie w miejscu i klikaje dźwigi, więc to nie jest to nic fascynującego. Więc myślę, widzę, że następnym pomysłem jakim twoim, bo widzę, że ty masz pełno jakichś różnych takich klikerów, symulatorów i tak dalej. Na pewno nic z dźwignią. Nie stanie i jawczenie, bo to jest chyba najgorsze, co można zrobić, żeby stać i jawczyć. Więc widzę, ja mam nadzieję, że kolejna twoja mapka będzie lepsza. Więc tak na zachętę, żeby cię nie zrazić, to dam ci takie 5 na 10, pomimo, że mapka była taka se od ciebie. Ale 5 na 10 na zachętę. Ja wam widzę, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę wam się mapka spodobała. Pamiętajcie o łapce w górę i za chwilę będziecie mieli informacje, jak możecie podesłać do mnie swoją mapkę z Minecrafta, którą oczywiście zagram. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i pa pa.